Hej, witajcie! Dzisiaj gra Galaxian. Typowa strzelaweczka, grafika prosta, z tego co tutaj już widzę. Bardzo dużo różnych odmian było tej gry, także no, dosyć popularna ona była swego czasu. Też można było spotkać w zasadzie na większości automatach. No, na początku, kiedy w ogóle te gry pojawiły się na rynku, miała duże powodzenie. No potem oczywiście została wyparta przez inne, bardziej zaawansowane produkcje, natomiast no ludzie, nie wiem, chętnie po prostu w tę grę grali. Wydała ją firma Namco. Nie wiem, czy to jest, że tak powiem, pierwowzór, czy to jest już jakaś tam odmiana, bo był chyba Galaxy, o ile dobrze pamiętam, bardzo podobna. No to jest Galaxia, no. No dobrze, wrzucamy w takim razie 3 żetoniki, 3 kredyciki. I rozpoczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O, widzicie? Tu oczywiście monitor był... Oj, rozwaliło mnie. Tu kineskop w zasadzie tego monitora, telewizora był ustawiony pionowo. Także to fajne wrażenie robiło. A sam początek tej gry pamiętam, że był w ogóle w kolorze czarno-białym i na tym kineskopie, na tym monitorze, na ekranie były nalepiona folia kolorowa. Także poszczególne rzędy tych stworów, które mnie tutaj atakują, no były w odpowiednich kolorach, tak? Te stwory mniej więcej były cały czas w tej samej pozycji, to znaczy jeśli chodzi o poziom. I dlatego no, te paski, nalepiając te paski, no, sprawiało to wrażenie, że każdy rząd jest po prostu no, w innym kolorze. No. Ale mówię, to była gra czarno-biała na początku. Ja pamiętam, takie automaty były w Lublinie, koło dworca Lublin Północny. Ja tam wówczas niedaleko tego dworca mieszkałem. No i pamiętam, dużo ludzi do tych automatów się ustawiał. Drugi automat, który tam wtedy był, to był tenis. Też oczywiście gra czarno-biała, kwadratowa piłka, prostokątna paletka i tam się można było chwilę zabawić, czekając na przykład na pociąg. Te efekty były bardzo podobne do tego, co tutaj słyszycie. Nie wiem, czy nawet nie takie same. Mówię, to już jest wersja kolorowa, natomiast tamte były jeszcze prostsze, bo były czarno-białe. No, niezbyt mi się tutaj szczęści, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. Tu działa tylko przycisk prawo-lewo, no i strzał. Oczywiście nie ma autofire'a, żeby za proste nie było. 3 życia chyba są z tego, co widzę. No ale skupmy się na rozgrywce, bo w tej chwili to cały czas nawijam, zamiast się tutaj skupić na zabijaniu wrogów. No w końcu trzeba ziemię ocalić, tak? Oj! No dobrze. Standardowo 10 kredycików. I rozpoczynamy. Ciekawy jestem, czy wy pamiętacie tego typu gry właśnie. Mówię, to były początki w zasadzie tych automatów. Możecie to napisać w komentarzach, czy widzieliście takie gry w real time, że tak powiem, czy tylko i wyłącznie z filmów, tudzież z opowieści. No ja jeszcze niestety pamiętam te czasy, kiedy one były no, na topie. Ja jako młody gówniarz, że tak powiem, gdzieś tam jeszcze do podstawówki się chodziło, nie wiem ile miałem wtedy lat, z 8 może? No to... Było to coś niesamowitego, że można było grać na monitorze. No bo w zasadzie na telewizorze, no bo tam telewizor taki był wstawiony. Bo w telewizorze wtedy się oglądało tylko jakieś tam programy, filmy i tak dalej, nie? Głównie to były telewizory czarno-białe. O kolorze to no, tylko nieliczni mogli śnić. Był telewizor Rubin.
który w nocy, jak się tylko zasnęło, to wybuchał. Oczywiście żartuję. One się przegrzewały, te telewizory, i po prostu mogło dojść do pożaru. No taka była konstrukcja. Także, oj! Niewiele już mi zostało, ale niestety nie udało się. No i zaczynam od początku. Ale idzie mi coraz lepiej, więc jest szansa, że do końca tych żetonów, które wrzuciłem, powinienem pierwszą planszę ukończyć. No. Nie wiem, no niby słuchajcie, gierka prosta, prymitywna wręcz, ale no jakoś tak, kurczę, jak się coś takiego widzi, to na wspominki mi się zbiera, no jakoś tam człowiek zawsze by chętnie parę razy pyknął tym joystickiem, żeby, no, przynajmniej tak ja mam, no nie wiem, no może inni, że tak powiem, młodszego pokolenia nie mają takich wspomnień, no a bo to w zasadzie, no, o, znowuż, no, mówię, no napiszcie w komentarzach, ciekawy jestem, jak tam wy do tego podchodzicie. Czy też lubicie takie właśnie starsze gierki, czy raczej tylko jakieś nowsze produkcje, które tam no bez superkomputera to się nie obędą, bo to wiadomo, że musi być wydajność, grafika odpowiednia i tak dalej, RTX 2080 Ti, etc. A w tej chwili to już te nowe Ampre chyba mają wychodzić, czy tam jak to się ma nazywać, nie wiem, Nvidia zapowiadała. A tu proszę, niepotrzebne żadnych grafik specjalnych, bo wszystko się odbywa na najprostszym, że tak powiem, na najprostszej platformie, jaka może być. To jest oczywiście emulator, tak jak ja zawsze mówię, nigdy nie gram na automatach fizycznych, bo po prostu takowego nie posiadam. Jest to emulator uruchomiony na Raspberry Pi i właśnie pod tym emulatorem jest ta gra. Także w ten sposób wygląda sytuacja. Na niektórych grach, tych bardziej zaawansowanych, gdzie jest bardziej wykorzystywana moc procesora, to widać takie, że tak powiem, problemy delikatne w obrazie. Ten obraz podskakuje albo się ewentualnie tam tnie, szatkuje. No ale no niestety. To są niedogodności związane z tą platformą, na której uruchamiam te gry. Także widzicie, nawet nie mając superkomputera, można sobie pograć w jakieś tam mniej lub bardziej ciekawe tytuły. No. To były, pamiętam, czasy tych gier, jak na rynku był komputer taki, nie wiem czy wy pamiętacie, IMZ80. To była taka maszyna, do której najpierw ładowało się BIOS z jakiejś tam, chyba pamiętam, dyskietki czy z czegoś. Nie, tam z dyskietki. Z magnetofonu, co ja gadam. Z magnetofonu, a potem ładowało się dopiero system operacyjny. O, tak to było. I monitor był chyba bursztynowy albo zielony. Także to jeszcze było dużo przed ZX Spectrum, przed tymi, no, 8-bitowcami. Nie wiem, ten IMZ80, czy to był też 8-bitowy, czy jakiś, nie pamiętam w tej chwili, trzeba by gdzieś było zerknąć do neta i zobaczyć, co to była za konstrukcja. Ja pamiętam tylko właśnie, że się tam najpierw ładowało BIOSa, a potem system operacyjny. On się zgłaszał tylko jakimś tam migającym kursorem i to było wszystko, tak naprawdę. A, myślałem, że go zestrzelę jeszcze. Nie udało się. No, jeszcze parę kredycików zostało, więc może jest szansa, że... O, widzicie? No nie udało się. Żeby on szybciej troszeczkę strzelał, ten statek mój, to by były większe szanse na... O. O, w ostatnim momencie zastrzelił, widzieliście? Oj! No tutaj mnie zaatakowali, nie miałem szans najmniejszych.
O! No i teraz ciężko pocelować. O! Zacięło się. O! Zastrzeliłem. Jeszcze chyba jeden został. A nie! Nowa ta... Nowa struktura pojawiła się tych statków, patrzcie. No dobrze. 4 kredyciki. A w tej chwili to już 3. Także tak ta gra, słuchajcie, wygląda. Prosta. Rzekłbym nawet prymitywna. No można było zabić czas, mówię, czekając gdzieś tam na pociąg, bo akurat tą grę to pamiętam z automatów ulokowanych przy dworcu Lublin Północny. Tam u góry był taki taras, taki pasaż. Była tam jakaś kawiarnia, pamiętam wtedy, jakieś butiki odzieżowe, które się cieszyły wtedy no dosyć dużym powodzeniem. To były czasy, rok tam, no nie wiem, który, 79, może 80, jakoś tak, także tam wtedy to było praktycznie wszystko nowego złota. Nie było towarów, sklepy puste, półki, no, pieniądze były, ale nie było co kupić, bo nie było niczego. Oj, nie udało się. Oj, kiepsko. O masz. Znowu mnie załatwili. Jeden kredycik został chyba. Czy uda mi się tą planszę skończyć, słuchajcie? Zobaczymy zaraz, zaraz zobaczymy. To nadziałem się. Koniec? No koniec. Będzie wpis, czy nie będzie wpisu? No nie widzę zachęty do wpisu. Pojawi się, czy się nie pojawi? No nie. Niestety nie ma wpisu. Dobrze. Tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.